Pani Grażyno, Karolino, bardzo miło mi Was widzieć na pokazie Macieja Zienia. Najpierw zapytam, czy to już będzie taką tradycją, że będziecie czasem przychodziły na takie wydarzenia razem, no bo to jednak fajnie mieć taką osobę towarzyszącą u boku. Zawsze razem, my zawsze razem. Nawet dzisiaj mówiłyśmy, że dawno nie byłyśmy na pokazie, nie? Tak, dawno nie byliśmy razem, od dzisiaj będziemy razem. Czy Maciej Zień to jest jakiś taki projektant, który zajmuje wyjątkowe miejsce w Pani, w Paniach serca? Wyjątkowe, ponieważ pierwszą rzeczą, którą kupiłam dawno, dawno temu, był przepiękny kostium Pana Maćka Zienia. On wtedy zaczynał swoją karierę. No i jestem mu wierna do dnia dzisiejszego, ponieważ jest wspaniałym projektantem, wspaniałym kolegą, bardzo dobrze wychowanym człowiekiem. No i szyję przede wszystkim z jedwabiu. Zapytam jeszcze o plany zawodowe, bo tak jak czasami raz po raz widuję Panie lub Ciebie, Karolino, na kanapach programu śniadaniowych, to zawsze są jakieś nowe informacje dotyczące a to sukcesów, a to edukacji. Co teraz się, Karolino, dzieje w Twoim życiu artystycznym? Powiedz o filmie naszym. No właśnie kończę szkołę filmową i będę miała dyplom i nawet udało nam się z babcią zagrać w jednym filmie, ale jeszcze bez spoilerów. Ale tu jest Król Dopalaczy. O, bardzo ciekawy. Premiera będzie w styczniu. W przyszłym roku, tak. 9? Nie wiem. Chyba 9 stycznia będzie premiera Król Dopalaczy. Na ekranie ta sama relacja, która w życiu, babcia, wnuczka, czy coś zupełnie innego? Nie, coś zupełnie innego. W kontraście, w kontrze zupełnie. Na planie razem nie miałyśmy wspólnych zdjęć. Tak. Osobne sceny. Ale, przepraszam, bo tutaj mi się kamizeleczka rozpięła troszeczkę. Ja mam bardzo dobre opinie, które słyszę od ludzi, którzy z nią pracują, o Karolinie, co mnie bardzo cieszy. No i życzę jej ogromnych sukcesów, wytrwałości, siły fizycznej i psychicznej, bo to jest potrzebne w tym zawodzie. Do Ciebie jeszcze, Karolina, na koniec zapytam o ten dyplom, no bo ile to kosztuje Ciebie sił, przygotowań, jak to w ogóle wygląda, bo nie wszyscy wiemy, jak wygląda ukończenie szkoły aktorskiej. No na razie jesteśmy dopiero na etapie przydzielania ról i dostałam fajną rolę, będziemy grać Dogville, będzie to spektakl na żywo, w ogóle na korytarzu całym wielkim szkoły. I będzie to wszystko na słuchawkach i kręcone jeszcze na żywo, w ogóle będzie super dyplom. Ale no jeszcze, no nie wiem, no bo jeszcze nie zaczęliśmy pracy, ale na pewno będzie super. Ale powiedz, że szkoła filmowa daje to, że mają pracę z kamerą, to jest szalenie ważne. Tak, to jest super, w sensie, też tym się różni też właśnie fajnie szkoła filmowa teatralnej, że tam mamy też to doświadczenie na planie filmowym.